Wiele osób myśli, że projektant po prostu projektuje to, co teraz aktualnie czuję. Skąd ona może wiedzieć, gdzie ja chcę odpoczywać po pracy? Istnieje bardzo duże ryzyko, że wnętrze nie będzie dopasowane do danej osoby. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a ten kanał jest o moich dwóch największych pasjach. Projektowaniu wnętrz i prowadzeniu własnej, autorskiej pracowni, która nazywa się Grupa Nono. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które bardzo często jest zadawane przez moich klientów na samym początku naszej współpracy. Pomyślałam, że najlepiej będzie raz na zawsze rozprawić się z odpowiedzią na to pytanie. Dzięki temu wiele osób, które będą chciały skorzystać z usługi projektanta wnętrz, nie tylko mojej pracowni jak Grupa Nono, ale każdego innego projektanta, będą wiedzieli, jak to wszystko wygląda. W związku z tym, że projektujemy wnętrza, projektujemy Wasze wnętrza, te prywatne, te takie osobiste przestrzenie, pojawia się obawa, jak oni, ci projektanci, to zrobią, żeby te wnętrza były dopasowane do naszych potrzeb. No bo przecież każdy żyje trochę inaczej, każdy ma inne potrzeby. No i właśnie tego najbardziej się boicie. Jak ten projektant to zaprojektuje? Wiele osób myśli, że projektant po prostu projektuje to, co teraz aktualnie czuję i nie zważa na żadne wytyczne, które wynikają na przykład z Waszych osobistych potrzeb. A Wy nie wiecie, czy zdecydować się na tą współpracę z projektantem, no bo skąd ona może wiedzieć, gdzie ja chcę odpoczywać po pracy? Czy na sofie leżąc, czy wolę przy stole jadalnianym, a może w łóżku po prostu? Każdy żyje inaczej i istnieje bardzo duże ryzyko, że wnętrze nie będzie dopasowane do danej osoby. Inna sprawa to jeszcze przekonanie, że projektanci to artyści, którzy projektują niefunkcjonalnie, byleby było w trendach i byleby było pięknie. No, takie opinie też są, z tym też się nie mogę zgodzić. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora, choć pewnie tacy też na świecie się pojawiają. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jakie ja mam do tego podejście, jak projektujemy u mnie w pracowni i dlaczego u mnie w pracowni bardzo ważne jest to, kim Wy jesteście, co robicie w życiu, jaki macie styl życia i jak to wnętrze ma na Was działać. Tak projektujemy. To jest dla nas ważne. Zaczynamy współpracę. I co się dzieje, zanim projektant postawi pierwszą kreskę, zanim cokolwiek zostanie narysowane? Moi drodzy, musimy się poznać po prostu. Jeżeli zastanawiacie się, skąd ona będzie wiedzieć, że ja wolę prysznic od wanny, albo właśnie koniecznie chcę wanny, bo za prysznicem nie przepadam, no to ja tego nie wymyślę jako projektant, nie wróżę też z fusów, po prostu ja potrzebuję te informacje od Was wyciągnąć. No i na samym początku współpracy zawsze organizujemy spotkanie, gdzie długo rozmawiamy o Waszych potrzebach. To spotkanie jest kluczowe. Bez tego spotkania nie zaczynamy żadnej pracy. Dlaczego? Pewnie zapytacie. Słuchajcie, ja już to mam przerobione. Kiedyś, dawno, dawno temu też sobie tak trochę wyobrażałam, że jako projektant no to będę projektować takie rozwiązania, które głównie są gdzieś tam w mojej głowie, a inni będą się tylko cieszyć i oczekiwać, że te wnętrza takie właśnie będą, że będą moją wizją. No okazuje się jednak, że wszystkie bardzo skrajne moje wizje, które się pojawiały, musiały się spotkać na przykład z korektą, czy też po prostu z niezadowoleniem, no bo wnętrze nie było dopasowane do danej osoby. Dlatego nauczona doświadczeniem uważam, że projektowanie tylko tak obo mi się podoba, w przypadku oczywiście wnętrz mieszkalnych, tych naszych osobistych, no bo wnętrza są różne i czasami rzeczywiście mamy potencjał do tego, żeby projektować zupełnie tak, jak nam się podoba. Natomiast przy wnętrzach mieszkalnych, tych rezydencjonalnych, totalnie powinniśmy zwrócić uwagę na Wasze potrzeby. Dwie sprawy, które mogą wyniknąć z tego, że nie dowiem się, kim jesteście, jakie macie potrzeby. Pierwsza jest taka, że po prostu nie będziecie zadowoleni ze współpracy. Druga to korekty. Liczne korekty. Jeżeli stworzymy projekt, który nie będzie dopasowany, nie będzie spełniał Waszych oczekiwań, no to po prostu zgłosicie projektantom,
potrzebę korekty. U nas w pracowni zawsze takie korekty można wykonać, ale jest ich ograniczona ilość, a korekta może dotyczyć jednej drobnej rzeczy lub może to być naprawdę bardzo długa lista kwestii do zmiany. Nam oczywiście zależy na tym, żeby te wnętrza zrobić jak najszybciej w dopasowaniu do Was i żebyście byli z nich po prostu zadowoleni. No dobrze, to skoro już wiemy, że koniecznie musimy się poznać, to teraz zapytacie, ale jak my się poznajemy, że co, że przychodzimy na spotkanie i opowiadamy o sobie, jak żyjemy, jakie mamy problemy życiowe, jakie mamy potrzeby? No trochę tak jest, ale żeby ułatwić sytuację, to ja zawsze to poznanie się, zapoznanie się z Waszymi potrzebami dzielę na dwa etapy. Pierwszym etapem są Wasze potrzeby funkcjonalne, a drugim etapem jest stylistyka i to, co wizualnie Wam się podoba. Oczywiście w trakcie rozmów na temat tych dwóch elementów bardzo dużo pojawia się też kwestii związanych z Waszym stylem życia, no i to wszystko wynika właśnie z rozmowy, którą z Wami przeprowadzam. Jak to wszystko się zaczyna? Najlepiej, żebyśmy się spotkali i żebyśmy mieli odpowiednią ilość czasu, żeby o wszystkim porozmawiać. Przed każdym spotkaniem wysyłam do Was ankietę. Szczerze mówiąc, nie przepadam za tą nazwą, bo ta ankieta brzmi tak jakoś trochę, wiecie, jakby ktoś strasznie coś od nas chciał. To jest po prostu taki plan naszej rozmowy, w którym po kolei zobaczycie pytania, które mają na celu wyciągnąć od Was właśnie informacje, co lubicie, czego nie lubicie, na czym zależy Wam w Waszych wnętrzach. I ta ankieta to jest taki trochę rozkład jazdy naszych rozmów. I bardzo ważne jest to, że ja wysyłam tą ankietę do klientów przed spotkaniem. Nie zadaję pytań w sposób niespodziewany, tylko właśnie gdy już tą ankietę sobie przeglądniecie, ponieważ bardzo często jest tak, że jeżeli na przykład w danym wnętrzu mają mieszkać dwie osoby, no to one mają troszeczkę inne spojrzenie na daną sprawę, no a jednak ja potrzebuję jednej konkretnej odpowiedzi. Właśnie, wanna, prysznic. Jedna osoba woli prysznic, druga osoba woli wannę, a w łazience nam się zmieści tylko wanna albo tylko prysznic, no i co wtedy? A żeby też zaoszczędzić czas na dyskusję, no to polecam zawsze przegadać to wszystko w domu. Potem się spotykamy i o Waszych odpowiedziach rozmawiamy. Bardzo ważne jest to, że każda odpowiedź, której udzielacie w zadawanych przez nas pytaniach, nas projektantów, jest dobra, jest bardzo dobra. Nie ma złych odpowiedzi, bo najważniejsze jest to, żeby powiedzieć właśnie szczerze, co we wnętrzach potrzebujecie. Druga sprawa, o której też wspominam na samym początku, to myślimy w nieograniczony sposób, czyli naprawdę wpisujemy, mówimy o tym, co nam się marzy. Nie zważamy na to, czy łazienka zmieści tą wannę i prysznic, czy też kuchnia też zmieści nam wyspę lub inne rozwiązania, które wymagają większego metrażu. Po prostu mówimy o tym, co nam się marzy. A to, czy się zmieści, to już jest drugi temat i my będziemy o to walczyć, my projektanci. Przykładowe pytania, które pomogą mi dowiedzieć się, jakie macie potrzeby. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to przede wszystkim ja chciałabym ustalić takie najważniejsze kwestie, bez których ani rusz, które są takimi nawet suchymi faktami, jak chociażby sprzęt AGD w kuchni. Jakie sprzęty AGD potrzebujecie? No bo niektórzy chcą małą lodówkę, piekarnik i płytę indukcyjną, inni mają płytę gazową, dwudrzwiową lodówkę, zlew, dwa piekarniki. Wiecie, no potrzeby są naprawdę bardzo różne, a żebyśmy od początku mogli projektować tak, jak Wam się właśnie marzy, no to musimy te wszystkie informacje mieć u siebie. Rozmawiamy o wszystkich pomieszczeniach po kolei, i zastanawiamy się, co w danym pomieszczeniu powinno się pojawić. Jakie zadajemy jeszcze pytania dotyczące Waszych preferencji? Na przykład pytamy o podłogi. Czy wyobrażacie sobie już w jakiś konkretny sposób podłogę w strefie wejścia, w kuchni, w strefie dziennej? Niektórzy od razu są przekonani, że wszędzie robimy drewno, inni koniecznie chcą połączyć z kamieniem czy też z płytkami na przykład w strefie wejścia, bo płytki może będą bardziej odporne na zabrudzenia. I te Wasze przekonania są dla nas istotne. Co ważne, jeżeli nie jesteście sprecyzowani w danej kwestii, to ta odpowiedź też jest dobra. My jako projektanci bardzo chętnie pomagamy Wam uzyskać te satysfakcjonujące rozwiązania i jeżeli na przykład nie macie doświadczenia z pewnymi sprawami wnętrzarskimi, to my oczywiście doradzamy i mówimy, co się sprawdza, co klienci, którym realizujemy wnętrza, lubią. Inne, na przykład dekoracje okienne, zasłony, żaluzje. Niektórzy koniecznie nie chcą zasłon, bo jest dużo prania.
inni koniecznie są zasłony, bo dodają przytulności. Niektórzy w ogóle nie są sprecyzowani też w tym temacie i możemy po prostu zaproponować coś zupełnie od siebie, coś, co według nas będzie do danego wnętrza najbardziej pasować. Więc tak jak mówię, wszystkie odpowiedzi są dobre, ale warto, żeby nad tymi kwestiami, o które pytamy, zastanowić się na spokojnie i o tym wszystkim porozmawiać. Drugi etap poznawania się, poznawania waszych potrzeb, to jest stylistyka. Estetyczne kwestie, które nam się podobają, które chcielibyśmy umieścić we wnętrzu, które gdzieś tam podglądamy, które nam się w domu marzą. No i właśnie, dlaczego ten etap też jest ważny na samym początku współpracy? Czasami zdarza się, że klienci zupełnie zdają się na naszą inwencję twórczą w temacie stylistyki właśnie. Zwłaszcza jeżeli rozmawiamy na przykład o wnętrzach pod wynajem czy o lokalach komercyjnych. To są wnętrza, które realizujemy według pewnych standardów aktualnej mody, tudzież różnych rozwiązań, które aktualnie obserwujemy na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkalne przestrzenie, to tutaj najczęściej macie pewne wymagania dotyczące stylistyki, no bo po prostu każdy ma swój gust i chce taką stylistyką otoczyć się w swoim wnętrzu. Dla nas to jest bardzo ważne i uważam, że każdy projektant powinien mieć to na uwadze, no bo po prostu to wam te wnętrza mają się podobać. Jeżeli nie dociekałabym, jaka stylistyka wam się podoba, no to też tutaj narażamy się na dłuższą współpracę, bo na przykład będziemy musieli wprowadzać korekty. A jeżeli zbierzemy te wszystkie informacje na samym początku, to bardzo szybko możemy wstrzelić się w wasze oczekiwania, projektując wnętrza. Mamy mało korekt, wy macie szybko ten efekt, który jest dla was satysfakcjonujący, no i wszyscy są zadowoleni. Estetyka. Jak badamy, co wam się podoba? W mojej pracowni zawsze prosimy, by na samym początku przygotować dla nas inspiracje. Czym są te inspiracje? Inspiracją dla mnie może być dosłownie wszystko, bo przecież wszystkim możemy się zainspirować. Oczywiście najłatwiej, gdy przygotowujemy zdjęcie wnętrza, które nam się podoba, no bo przykład wnętrza najłatwiej odzwierciedla to, co jest w naszym stylu, jeżeli chodzi właśnie o wnętrza. Nie muszą to być widoki, które jeden do jeden pokazują, że takie rozwiązanie chcemy. To może być lampa, to może być materiał, z którego jest wykonana posadzka, to może być kolor, płytka, to mogą być pojedyncze elementy. Ale dodatkowo ja zawsze zachęcam do tego, żeby jednak zdobyć się na poszukiwanie inspiracji jeszcze w różnych innych rewirach swojego życia, żeby podesłać nam, jakie na przykład marki lubicie, jakie buty, jakie zegarki, elementy, którymi się otaczacie. Muzyka, samochody, artyści, malarze, widoki, miejsca na ziemi, miejsca, gdzie jeździcie na wakacje. To wszystko pomaga nam poznać was bliżej i dzięki temu zrozumieć wasze potrzeby stylistyczne. I teraz ważna sprawa jest jeszcze taka, że zawsze te inspiracje omawiamy. Jeżeli przygotujecie inspiracje dla nas, to przyglądamy je wspólnie i rozmawiamy, co w tej inspiracji jest dla was ważnego. Bo jeżeli podeślecie nam widok na przykład na kuchnię, to każdy może zobaczyć w tej inspiracji coś innego. Tutaj ten kolor, a tutaj rodzaj zabudowy, bo tylko dołem, bez góry, a tutaj fajne dodatki złote, a inna osoba zwróci uwagę na lampę, a inna osoba w ogóle popatrzy tylko na uchwyty. Więc ważne jest to, żeby przegadać, co tak naprawdę w tych inspiracjach jest dla was istotnego. Ile tych inspiracji? Ja zawsze wymagam, żeby było minimum 20. To jest takie minimum, które daje nam już ogólny pogląd na to, co wam się podoba. Niektórzy bardzo chętnie do tematu się zabierają i przygotowują morze inspiracji do przeglądania dla nas. Innych musimy troszeczkę bardziej mobilizować, ale bez inspiracji nie zaczynamy, bo my musimy się dowiedzieć, co wam się podoba i musimy to po prostu zrozumieć i zobaczyć na własne oczy. I tutaj też się nie ograniczamy. Zdarza się, że podsyłacie nam inspiracje, które są jeden do jeden metrażowo wnętrza, które będzie też wasze. Że tutaj mamy okno i dosłownie u was też jest tak samo okno. Tu będzie ta kuchnia i najprawdopodobniej u was też ta kuchnia będzie w tym miejscu. Wcale nie musimy w ten sposób wybierać. Może to być architektura z całego świata, to mogą być budynki, to mogą być różne metraże, 300 metrów, a wy macie na przykład 50. To są rzeczy, które po prostu mają wam się podobać. Czy te inspiracje muszą być spójne? Czasami wydaje wam się, że nie są, ale powiem wam z doświadczenia, że my zawsze jesteśmy w stanie w tym wszystkim znaleźć wspólny
mianownik i naprawdę te inspiracje mają tą swoją spójność. I tak właśnie wyglądają te dwa punkty naszego pierwszego spotkania, które ma na celu poznanie Waszych oczekiwań. Poznanie Waszych oczekiwań jest dla nas niezwykle ważne, dla nas, dla projektantów, ponieważ tylko dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć projekt dopasowany do Waszych potrzeb. A nie ma nic przyjemniejszego, jak zadowolenie osoby, która już funkcjonuje we wnętrzach zaprojektowanych przez nas. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wszelkie wątpliwości, jeżeli jakiekolwiek były, i teraz nie martwicie się, jak projektant rozpoczyna pracę i jak on te wszystkie pomysły w projekcie będzie umieszczał, skąd on będzie je brał, bo tak naprawdę bardzo dużo na samym początku Wy nam podpowiadacie. I to wszystko, co zbierzemy w naszej ankiecie, jest dla nas istotne, kluczowe i bierzemy to pod uwagę przy całej współpracy. Pamiętajcie jednak, że te wszystkie informacje, które nam podsyłacie, to nie są gotowe rozwiązania na projekt wnętrza, bo to są składowe, które muszą się we wnętrzu pojawić, jednak to, jak je poukładamy, w jakiej konfiguracji, w jakich kolorach, jakościach, to już zostawiacie nam i tym się nie musicie martwić. I wtedy zaczyna się projektowanie, rysowanie, czyli etap, który lubimy najbardziej. Dajcie znać koniecznie, moi drodzy, czy ten sposób komunikacji, przekazania informacji projektantowi jest dla Was satysfakcjonujący. Czy w ten sposób sobie to wyobrażaliście? I w ogóle powiedzcie, czy to jest według Was ważny etap przy współpracy z projektantem wnętrz. Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych etapów. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!